często się podejrzewa, że to może dla kogoś wyjątkowego. A może, kto wie. Ja przede wszystkim, tak żartując oczywiście, ja to zrobiłam dla siebie, bo ja chciałam się przede wszystkim dobrze czuć na koncertach, ale pod takim względem kondycyjnym, bo jakby moją ideą nie było samo schudnięcie. To jest jakby efekt uboczny, który jest bardzo przyjemny oczywiście, ale ja bardzo chciałam polepszyć swoją kondycję, bo miałam bardzo dużo koncertów przez ostatni sezon i naprawdę zaczęłam odczuwać, że po którejś piosence miałam zadyszkę, już nie mogłam tyle tańczyć, ile wcześniej na przykład, jak zaczynałam swoją karierę, jak to wcześniej robiłam i stwierdziłam, że nie, no muszę się wziąć za siebie, bo będzie coraz gorzej, prawda? Także chciałam również podnieść bez żadnych problemów mojego 17-kilowego synka i chciałam mieć dużo takich zabaw z nim, natomiast właśnie przez to, że nie umiałam go podnieść, bo naprawdę dla mnie to było bardzo dużo, 17 kilo, teraz po tej metamorfozie bawimy się, podnoszę go do góry, jest to dla mnie bardzo proste. Natomiast i tak samo takie prozaiczne rzeczy, pójście na zakupy, dźwiganie tego wszystkiego, teraz nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Także można, naprawdę. Jeśli mi się udało, to naprawdę każdemu się może udać. Czy podobnie jak Karolina Szostak, możesz napisać o tym książkę, gdyby się pojawiła taka propozycja o tej spektakularnej metamorfozie? Kto wie, może to jest jakaś idea, ale na razie nie mam takiego pomysłu. Na razie chcę pokazać wszystkim moim fanom mój najnowszy singiel, do którego już w najbliższym czasie kręcę teledysk. Mam nagrane już jeszcze kolejny utwór, także teraz skupiam się na moich singlach i teledyskach.